Witam. Tutaj znowu Kinga i... Emanuela Wierzcha. Wierzchała, dokładnie. Jesteśmy już w Niemczech. Tutaj, jak widzicie, jest nawet mróz nad jeziorem. Przylecieliśmy wczoraj z ciepłej Teneryfy, z prawie 30 stopni tutaj na minus 2, minus 1, 0. Jest bardzo odczuwalne. Ja już dostałam akurat kataru. Tutaj no, się próbujemy klimatyzować jakoś znowu w zimnych Niemczech. Jesteśmy w Bergisch Gladbach obecnie, gdzie jest troszkę jeszcze tak lżej, bo wiadomo, to jest zachód Niemiec, ale mimo wszystko warunki pogodowe są dosyć no, ciężkie. No nie oszukujmy się, jest w końcu styczeń, jakby nie patrzeć, początek, tak? Ale dlaczego jesteśmy jeszcze tutaj? Bo chcemy Wam takie podsumowanie zrobić jakby z Teneryfy i Wam coś jeszcze opowiedzieć. Tutaj Emanuela ma coś jeszcze do powiedzenia. Nie? O delfinach chciałeś powiedzieć? No to mów. Bardzo było fajnie. I jakby mogło się zamówić na 3 godziny, to byśmy mogli też kąpać z delfinami razem. A raz się widzieliśmy... Co widzieliśmy? No, takiego... Możesz powiedzieć po niemiecku. So ein mit Tropf München. Und hat... Fisch mit dieser Schwarze und ja. Blaue? Okej, okay. Powiem to po polsku, dlatego że mój syn jest tak jak my zresztą, nasza rodzina jest bilingualna, my mówimy w języku polskim i niemieckim. I Emanuel chciał powiedzieć, że widzieliśmy super rybę, znaleźliśmy taką, którą niektórzy mają w akwarium, czyli całą czarną, z prążką taką niebieską. I jak byliśmy... A ja o delfinach gadam. No, no to opowiadaj o delfinach tak samo, ale obróć się tam, bo chcą Cię widzieć ludzie. No i... Bo super, nagrywaliśmy filmiki i mogło usiąść się na górę i widać i przy okazji widzieliśmy taką tutaj jak inza. Byliśmy niedaleko wyspy La Gomera, wyobraźcie sobie, było tam bardzo ciekawe. Pomiędzy południowo-zachodnią częścią Kanarów, czyli właśnie Teneryfy, jest La Gomera tak zwana. I my tym statkiem sobie płynęliśmy dokładnie tam, bo tam jest naturalne środowisko delfinów. I to wszystko widzieliśmy. Było naprawdę niesamowite, to były przeżycia. Jak będziecie mieli ochotę też pooglądać sobie więcej zdjęć, to zapraszamy na nasz Instagram. Instagram jest biegnąca z końmi, wszystko razem pisane, bez jakichś takich polskich znaczków. Tutaj jest moja mała, młodsza córeczka, jest zachwycona, bo tutaj jest w ogóle stado kaczek i jakiś gęsi takich w ogóle egzotycznych. Kto wie, może też z Afryki przyleciały. Nie wiadomo. No, w każdym razie ja jeszcze chciałam powiedzieć o tej otwartości w ogóle i cieple Hiszpan, co mnie niesamowicie jakoś tak ujęło moje serce i na pewno będziemy tam jeszcze chcieli wrócić, bo to jest tak ciepły naród, powiem Wam, jak sobie przypomnę, opowiadałam dzisiaj właśnie moim znajomym, moim przyjaciołom, jak to wyglądało. Oni zaczepiają w ogóle, nie znając Ciebie, mówią hola, como estás, wchodzą w rozmowę, nawet jak się mówi no entiende, czyli że nie rozumiem i tak ciągną temat. Już opowiadałam koleżankom, co dla nas może się wydać trochę dziwne nawet, że osoba nieznajoma podchodzi do Ciebie, jak widzi dziecko. Oni są w ogóle strasznie na dzieci nastawieni. I obca osoba podeszła, już zaczęła mówić guapa na moją córkę. Chica w sumie jest na dziewczynki. I pocałowała ją. Tak samo było z psami. Co też już jest bardzo egzotyczne moim. Dokładnie, pocałowali dwa psy, jak byliśmy na porannym spacerku, już też zaczęli coś opowiadać, co nie jestem w stanie powiedzieć teraz co, bo nie mówię w języku hiszpańskim. I pocałowali te psy po prostu, obce zupełnie osoby w nosy. Także to było też takie fajne i ciepłe i zupełnie inne. Mało tego, na tyle to jest ufny kraj, widocznie tam tak nie kradną chyba jak w Europie, mi się wydaje. Nie ma takiej też naleciałości. Tam gdzie my byliśmy, byli praktycznie, żadnych turystów nie było, było bardzo mało turystów. Byli
tak zwani Einheimer, to się mówi po niemiecku, czyli tacy rodowici Tenerifianie. Słuchajcie, oni budzą się rano, kobiety z reguły już zaczynają swoje czyszczenie, czyszczą w ogóle, chodniki to mają dosłownie o takie, nie przesadzam, takie mają chodniki, takiej szerokości, ale pucują te kobiety, nie? Mają taką śmieszną kostkę białą. Tam jest moja córka w tle, ona tak się odzywa, nie? No i pucują te kobiety, słuchajcie, te chodniki. Drzwi są otwarte, ich nie widać, gdzieś tam, nie wiem, coś robią w domu, gotują, w łazience są, chodzą sobie na taras, otwarte mają drzwi, okna są zaraz pootwierane, także sąsiedzi czasami jak robią zakupy, pukają, zagadują się. Już nam się zdarzyło, że na krzyżówce, jak jechaliśmy autem, spotkaliśmy też Hiszpan. Na krzyżówce takiej malutkiej utworzył się już korek, bo tam dwie osoby się spotkały, które sobie chciały po prostu pogadać. Tworzył się korek, ale nikt oczywiście klaksonu nie używał. Tam klakson się używa troszkę w innych warunkach, słuchajcie, o czym my nie wiedzieliśmy. Mój syn zaczął się nawet denerwować troszkę, bo myślał, że oni trąbią, bo może my coś źle zrobiliśmy. Ale jak się okazuje, oni trąbią tylko dlatego, że po prostu widzą swoich znajomych albo chcą znajomych odebrać. I klakson jest w ogóle takim punktem, gdzie ktoś wie po prostu, że już ta osoba chce odebrać osobę i ktoś schodzi z domu i po prostu bierze, nie? Także coś takiego jak pośpiech tam w ogóle nie istnieje. To bierzemy, Emanuel, nie? Nerwowość czy jakąś niecierpliwość tego od dzisiaj u nas nie ma. My po prostu musimy przejąć te super cechy od Teneryfos i w ogóle chyba od Szpania, nie? Ta wyprawa nas bardzo zachęciła, żeby dalej poznawać w ogóle te kraje, tą narodowość, tą mentalność, tą kulturę i mamy w planie uczyć się hiszpańskiego. Także dziękujemy bardzo, zapraszamy do komentowania, do oglądania. Do następnego razu. Cześć!